dobry, witam w rozmowie Echo 24. Ze mną w studiu Mateusz Żak, przewodniczący Stowarzyszenia Nowy Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Nowy Wrocław, czyli jaki on ma być według Państwa? Przede wszystkim ma być bardziej komfortowy dla mieszkańców, bezpieczniejszy, lepszy, bardziej zielony, lepiej skomunikowany i taki, jakiego pragną Wrocławie. Wszystko to, co się dzieje we Wrocławiu, zmierza w dobrą stronę, ale jako Nowy Wrocław staramy się, aby te aspekty, o których nam mieszkańcy mówią, były oczywiście lepsze, bardziej ukierunkowane też na nich. No właśnie, to są jakieś konkretne dzielnice Wrocławia, konkretne osiedla, czy raczej całe miasto w tym ujęciu? Powiem Pani, jak to mówią, Wrocław 48 osiedli, jedno miasto. Te problemy osiedlowe są różne, ponieważ Wrocław to różne osiedla. Na niektórych się pokrywają, jeśli chodzi bardziej o peryferia, to są problemy bardziej związane z komunikacją do centrum Wrocławia. Jeśli chodzi na przykład o ścisłe centrum Wrocławia, to bardziej też proces rewitalizacji kamienic, między innymi proces ze szczurami, ponieważ Wrocław jako miasto, Wenecja Północy położona nad Odrą i też dopływami Odry innymi rzekami, jednak ma właśnie ten problem, który towarzyszy nam ludziom około 10 tysięcy lat. W jakich obszarach działa stowarzyszenie? Jakie działania zajmujemy się obszarami wielopłaszczyznowymi, żeby tak bardziej Państwu i Pani unaocznić, które to są obszary. Nasze stowarzyszenie powstało w 2016 roku, czyli jesteśmy już gdzieś obecni tutaj we Wrocławiu około 4 lat. Pierwszym takim naszym dużym działaniem była zbiórka podpisów pod likwidację opłaty targowej. Opłaty, która była taką bolączką dla przysłowiowej babci, która sprzedaje pietruszkę, dorabia do renty, do emerytury. I my chcieliśmy, aby jedną z tych opłat, ponieważ te osoby, które dorabiały do tej emerytury gdzieś na placu, sprzedając marchewkę, pietruszkę, ziemniaki, z reguły owoce, warzywa, trochę im ulżyć, pomóc. Zebraliśmy blisko 10 tysięcy podpisów i udało nam się docelowo znieść we Wrocławiu tą opłatę targową, przez co targowiska, myślę, że nadal coraz lepiej sobie radzą. Ten proces rewitalizacji też na targowiskach, ta przemiana na XXI wiek, gdzie faktycznie bardziej się preferujemy teraz tą zdrową żywność, chociażby bazar smakoszy, coraz lepiej funkcjonuje. To było nasze pierwsze działanie, ale oprócz tego zajmujemy się różnymi rzeczami. W naszym stowarzyszeniu są różni członkowie, niektórzy bardziej wolą infrastrukturę, niektórzy zieleń miejską, niektórzy też sport, kulturę. Dlatego zawsze uczestniczymy w projektach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Albo bezpośrednio nasi członkowie zgłaszają projekty, albo te projekty popierają jako liderzy. Między innymi udało się wygrać boisko do koszykówki na wrocławskiej Różance, gdzie nie było. Popieraliśmy, gdzieś tam walczyliśmy o plac zabaw dla dzieci na wrocławskiej Widawie. Również boisko takie wielofunkcyjne, trochę do piłki ręcznej, do piłki nożnej, do koszykówki też udało się wygrać. Po drodze jest szereg oczywiście innych działań. Również organizujemy warsztaty dla seniorów, chociażby nie daj się oszukać metodą na wnuczka, tak aby po prostu seniorzy byli coraz bardziej uczuleni. Po drodze dużo wspaniałych akcji, między innymi w 2017 roku walczyliśmy o to, aby na północy Wrocławia powstała sieć rowerów miejskich Nextbike, gdyż w tamtym momencie były tylko 3 stacje rowerów miejskich, między innymi na skrzyżowaniu Broniewskiego-Żmigrodzkiej, na placu Kromera, jeszcze w jednym punkcie i udało się, wnioskowaliśmy o 14, magistrat się przychylił, jest z tych punktów obecnie ponad 20. Także myślę, działania, zmierzamy, aby ten Wrocław był bardziej dostępny, bardziej przyjazny i zarówno dla mieszkańców, dla turystów, jak i też dla biznesu. To jest tak, że mieszkańcy sami się do Państwa zgłaszają i mówią, jest takie i takie zapotrzebowanie, czy to raczej członkowie gdzieś przez rozmowy, czy to z sąsiadami, czy to działając właśnie na własnych osiedlach, przynoszą te pomysły? Jak to wygląda? Powiem Pani, jest problem, staramy się jakby to w wielorakiej sposób widzieć. No, w naszym stowarzyszeniu są eksperci, którzy zajmują się różnymi dziedzinami, sami czasami widzimy, jednak no, najlepszym źródłem są jednak mieszkańcy, ponieważ to jest nasze wspólne miasto, dlatego staramy się wysłuchiwać tych bolączek i na te bolączki cały czas pozytywnie jakoś reagować.
To takim na przykład pomysłem i też bolączką były między innymi kilka lat temu jeszcze słynne słupki na osiedlu Widawa, gdzie były dwie strony osiedla. Jedna była za, druga była przeciw i udało się wypracować taką koncepcję stworzenia drogi alternatywnej, która będzie omijała osiedla, ale z drugiej strony będzie też możliwością przejazdu. Nazwaliśmy ją obwodnicą osiedla Widawa i faktycznie proces trwał bardzo długo. W stronę było zaangażowane bardzo dużo podmiotów i tutaj to nie jest jakby tylko nasz sukces, ale sukces wypracowany wszystkich mieszkańców Rady Osiedla Widawy, Rady Osiedla Lipy Piotrowskiej. Z tego miejsca też właśnie chciałem im bardzo gorąco podziękować, prezydenta miasta, posłów na Sejm, radnych miejskich, ale finalnie udało się inwestycje od początku, od pomysłu dopracować do końca, aż miesiąc, dwa miesiące temu było już takie oficjalne otwarcie i Wszyscy mogą z tej inwestycji korzystać. Także myślę, że zarówno mieszkańcy mają większy spokój, jak i też osoby, które gdzieś dojeżdżają do pracy, na uczelnię, mogą sobie spokojnie przejeżdżać, nie wjeżdżając bezpośrednio przez osiedle. Czyli działania trochę trwają, bo jednak zanim powstanie plan, koncepcja, realizacja tego, to jednak trochę czasu mija, ale ostatecznie wszyscy zadowoleni, o to chyba chodzi. Myślę, że tak. Dużo, powiem Pani, jest pomysłów. Trochę nam pandemia gdzieś tam uprzykrza życie, bo nie ma co się dziwić. No, z jednej strony budżet Wrocławia jest nie z gumy, z drugiej strony jeśli mamy pandemię, to wpływy do budżetu miasta Wrocławia i też do innych gmin, bo to jest problem ogólnopolski, są zdecydowanie mniejsze, przez co jeśli chodzi o te duże inwestycje, na które Wrocław czeka, one są realizowane, bo tu miasto gdzieś tam się przechyla i faktycznie na północy Wrocławia Pełczyńska, Zajączkowska, Obornicka, też chociażby Osobowicka, to jest realizowane. Również mosty, tutaj się znajdujemy niedaleko Uniwersytetu Wrocławskiego. Mosty, które biegną tam na północ Wrocławia, one są realizowane, ale jeszcze jest dużo do zrobienia, dlatego chcemy to wspólnie z miastem zrealizować, zdajemy sobie sprawę, ale te mniejsze inwestycje nadal są, bo chociażby niedawny przykład kaczkomatów, czyli słyszeliśmy o problemie, widzieliśmy, że jednak mieszkańcy, my jako ludzie jesteśmy dobrzy, chcemy pomagać zwierzętom i też osobom słabszym, ale nie do końca sobie zdajemy sprawę, jak pomóc. Przez co wpadliśmy na takie rozwiązanie, skoro osoby karmią chlebem, a chleb w konsekwencji nasiąknięty przez wodę prowadzi do choroby anielskiego skrzydła, czyli do bezwładu kaczek, łabędzi, innego ptactwa wodnego, wpadliśmy na pomysł postawieniu przy stawach wrocławskich tak zwanych kaczkomatów, czyli automatów, gdzie można pobrać ziarna przygotowane na początku tą recepturę przez ornitologów i pomagać tym kaczuszkom przede wszystkim w okresie takim już przedzimowym. Czyli nie trzeba mieć nic ze sobą, wychodzimy na spacer, widzimy kaczki, kaczkomat, podchodzimy, bierzemy jedzenie, no i sama przyjemność, czyli karmienie kaczek. Dokładnie, no te kaczkomaty pełnią kilka funkcji. Przede wszystkim chcemy, aby pomagały kaczkom. Chcemy, aby pełniły funkcję edukacyjną, tak żeby właśnie dzieci od najmłodszych lat taką uczyły się empatii. I tej świadomości, że nie chleb, a jednak inny pokarm. Dokładnie, a poza tym jest to, myślę, że dobra atrakcja też gdzieś tam na wypady rodzinne. Dodatkowa też atrakcja, myślę, że turystyczna, bo już nie w każdym mieście na razie te kaczkomaty stoją. To gdzie są konkretnie, w jakich miejscach? Obecnie są w czterech lokalizacjach, między innymi są przy stawie Kozanowickim, przy stawie Pilczyckim, również są na Stabłowicach oraz na Swojczycach, ale docelowo będą jeszcze w kilku lokalizacjach, między innymi w Parku Szczytnickim, w Parku Południowym, w Parku Brochowskim i staramy się, żeby jeszcze powstały tam na północy Wrocławia, czyli przy parku na osiedlu Widawa, też przy jeziorze Pawłowickim oraz też przy Polanie, przy parku na Karłowicach. Państwo jako stowarzyszenie działacie szeroko, między innymi we wrześniu mieliśmy akcję sprzątania świata. No i właśnie, jak ona się udała, bo udać się, każda taka akcja praktycznie udaje, jeżeli uda się chociaż trochę posprzątać tą naszą planetę. Tak, powiem Państwu, że z góry też oczywiście dziękuję tutaj Radzie Osiedla Świniary za zaangażowanie, za też pomoc, bo to pomysł też wyszedł właśnie, żeby tamte konkretne miejsce, czyli właśnie te miejsce, które jakby łączy Wrocław i łączy też gminę Oborniki Śląskie. Ten las, obok też właśnie pałac Stolbergów, który jest architektonicznie przepiękny, ale niestety zaniedbany, ale to myślę, że prędzej czy później uda nam się też zrealizować, aby zachęcić biznes do tego, aby zainwestował w takie miejsce, też było fajne na mapie Wrocławia. Ale byłem sam w szoku, że praktycznie kontener udało nam się zebrać i to bardzo dużo takich różnych rzeczy. Byliśmy mniej więcej
w około 20 osób przez kilka godzin zebraliśmy i to zarówno były różne części do samochodów, zderzaki, glazura, śmieci, gdzieś tam jakieś różne opakowania, puszki, takie rzeczy, które na pewno mogą zagrozić gdzieś bezpośrednio życiu, zdrowiu zarówno naszych dzieci, jak i też różnych zwierząt, które gdzieś napiją się chociażby płynu silnikowego, czy też właśnie... jakiejś farby. No myślę, że takie działanie nieodpowiedzialne, ale tutaj znowu schodzimy, że jest jakby problem i teraz staramy się rozwiązać ten problem. Czyli jak rozwiązać ten problem? No wielokopłaszczyznowo. Przede wszystkim większa liczba kontenerów. Po drugie, musimy nauczyć świadomości, że jednak to nie jest dobre. No i po trzecie, jak już ta świadomość zostanie zbudowana, to zwiększyć jeszcze kary, ale to jest też bardziej przykład tam na wiejską, aby odgórnie wprowadzić. To są akcje, które się udały, które tak, za nami. Jeszcze... A co teraz? Teraz jesteśmy w fazie, ponieważ przeprowadziliśmy dwie akcje krwiobusa, bo w tym szczególnym czasie, gdzie jest okres pandemii, to jest krew jeszcze bardziej potrzebna niż ona była wcześniej, ponieważ no, studenci wrócili do swoich domostw, do swoich lokalnych ojczyzn z Wrocławia Miasta Akademickiego i faktycznie udało się przeprowadzić jedną w kwietniu, drugą we wrześniu akcję, gdzie krwiobus przyjechał na osiedle Widawa. Z tego miejsca bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy oddali krew. Było to kilkadziesiąt osób zarówno w pierwszej, w drugiej akcji. Staramy się, aby ta była kolejna, trzecia edycja, gdyż cały czas słychać o niedoborach krwi. Również przygotowujemy dwie akcje. Jedna odbędzie się 30 września o godzinie 9 przy cmentarzu Grabiszyńskim. Tam podzieliliśmy się, bo jesteśmy bardzo dużą ekipą, podzieliliśmy się wstępnie na trzy sektory, tak aby na tych te groby, które zostały zapomniane trochę też nadać blasku, też żeby o tych osobach pamiętać, o tych grobach, które faktycznie widać, że są nieodwiedzane. Czyli zarówno sprzątanie, jak i też chcemy symbolicznie na każdym grobie postawić znicze, biały i czerwony znicz, tak aby po prostu tą pamięć przywrócić. To jest właśnie ta akcja, którą będziemy prowadzić tuż przed Świętem Zmarłych. A drugą akcję, którą gdzieś tam zaangażowaliśmy również licea ogólnokształcące z Wrocławia, jest pomoc dla domu dziecka w Krzyklinie w powiecie wołowskim, gdzie są dzieciaki od narodzin do 14 roku życia i chcemy, pomysłem jest to, aby zaangażować, jakby zakończyć poczęściowo te swoje dzieciństwo, ale z tych zabawek, z tych różnych rzeczy, które są niezniszczone, ale też różnych właśnie pieluszek, pampersów, różnych rzeczy, które są właśnie w tym przedziale wiekowym potrzebne, zebrać i zawieźć i zrobić taki piękny prezent na świętego Mikołaja 6 grudnia. I tutaj też apel do Was, do mieszkańców, jeśli macie jakieś przybory, chcecie pomóc, to zapraszamy. Ofiar Oświęcimskich 36, portiernia, można przynosić różne dary. Tu jest opis naszej akcji, możecie wejść czy to na mój profil Mateusz Żak, czy na profil stowarzyszenia i o tej akcji będziemy na bieżąco informować. Prosimy o przynoszenie darów do 16 listopada, tak żebyśmy jeszcze mieli czas na przepakowanie i zawiezienie darów tam na miejsce do domu dziecka w Krzyklinie. Czyli podaruj Mikołaja, w ten sposób można się dołączyć, a chociażby do akcji sprzątania grobów, czy w ogóle do Państwa szerzej wesprzeć te działania? Czy jest taka możliwość? Oczywiście, jak najbardziej. Jest taka możliwość. Nasze stowarzyszenie się cały czas rozrasta. Dużo osób widzi, że działamy, nie opowiadamy. Na początku wszystko zaczyna się od pomysłu, więc czym więcej osób, tym więcej pomysłów. Ja mam jakieś pomysły na Wrocław. Również powołaliśmy zespół, który zajmuje się, zespół obecnie 8-osobowy, ale cały czas się rozrasta, zespół do spraw rewitalizacji kamienic, gdzie rozpoczynamy pomysły, jak to zrewitalizować, jak ta rewitalizacja przebiegała, czy w Gerli, czy w Dzitał, czy na Zachodzie. Chcemy ten pomysł przenieść na Polskę, na Wrocław, tak aby po prostu opracować rozwiązanie. Zapraszamy wszystkie osoby, dołączajcie do nas, będziemy wspólnie zmieniać Wrocław, Dolny Śląsk oraz Polskę. Tyle na dziś, dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję. A ze mną w studiu moim gościem był Mateusz Żak. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.